Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji z cyklu Warsztaty Online. Tym razem chciałbym Państwu zaprezentować koncepcję wirtualizowania aplikacji, w tym również programów Autodesk, m.in. za pomocą technologii Citrix, która w znaczny sposób ułatwia zarządzanie strukturą IT w firmie. Ja nazywam się Paweł Lesiak, jestem inżynierem systemów CAD i zapraszam do obejrzenia naszej prezentacji. Zacznijmy od definicji, czym jest wirtualizacja. Wirtualizację można określić jako uruchomienie wielu różnych systemów i programów na jednym serwerze, które konwencjonalnie znajdowałyby się na kilku maszynach. Wiadomo, że rozdzielenie poszczególnych usług lub programów pomiędzy systemami komputerowymi jest istotne, więc dla uproszczenia tej architektury korzystamy z technologii wirtualizacyjnej. Uruchamiamy jeden lub więcej serwerów, które działają wspólnie i pozwalają na umieszczenie kilku różnorodnych, bardzo różniących się od siebie programów i usług w obrębie jednej platformy sprzętowej. Jakie są cele wirtualizacji? Przede wszystkim, sięgając po narzędzia wirtualizacyjne, chcemy scentralizować infrastrukturę techniczną. Dzięki temu zyskujemy większą kontrolę nad tym, co mamy w firmie. W jednym miejscu umieszczamy wszystkie serwery, wszystkie komputery, ale także oprogramowanie. Dodatkowo poprzez wirtualizację zwiększamy bezpieczeństwo, dzięki temu, że administrator w jednym miejscu uzyskuje dostęp i kontrolę oraz ma możliwość kontrolowania stanu wszystkich systemów. Celem wirtualizacji jest również ułatwienie dostarczania programów i usług, które z kolei dają nam możliwość obniżenia kosztów. Jakie jest główne przeznaczenie wirtualizacji? To, co moglibyśmy zwirtualizować, naprawdę nie wychodzi poza zakres aplikacji używanych na co dzień w naszych komputerach. Do takich programów, które możemy zwirtualizować, należą przeglądarka internetowa, czyli aplikacja służąca nam do logowania się do stron www. Aplikacje desktopowe, począwszy od najprostszych programów księgowych, poprzez wszelkiego rodzaju bardziej rozbudowane SAP-y, aż do programów typu ERP, CRM, wszelkiego rodzaju aplikacje, które są zainstalowane na naszych komputerach w pracy, w większości przypadków możemy zwirtualizować. Możemy zwirtualizować również pakiet biurowy, w tym wypadku Office jako najbardziej rozpowszechniony na świecie program biurowy jest przystosowany do wirtualizacji i nie powinno być najmniejszych problemów z tym, aby właśnie te aplikacje zwirtualizować, a także to, o czym chciałbym Państwu dzisiaj bliżej opowiedzieć, czyli wirtualizacja programów inżynierskich, w tym przede wszystkim programów firmy Autodesk. I to zwirtualizowanie aplikacji inżynierskich bardzo może ułatwić i przyspieszyć pracę projektową na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Proszę Państwa, bardzo często jest tak, że działy i specjaliści IT w firmie zarządzają całym drzewem infrastruktury IT, to jest serwerami, systemami korporacyjnymi na nich zawartymi, a także wszystkimi komputerami pracowników oraz aplikacjami danymi, które się tam znajdują. Im więcej serwerów i komputerów, zwłaszcza tych starszych, tym więcej pracy i czasu trzeba poświęcić, aby były one zaktualizowane, bezpieczne, kompatybilne i zgodne z przyjętymi wewnątrz firmy standardami, o ile to w ogóle jest możliwe. Wiąże się to oczywiście z dużym obłożeniem pracą działu IT, który na co dzień boryka się z licznymi problemami. Najczęstsze problemy specjalistów IT to konieczność częstego łatania systemów operacyjnych i aplikacji, awarie sprzętu i oprogramowania, które oczywiście muszą być obsługiwane przez specjalistów z działu IT, coraz bardziej wymagające aplikacje, instalowane wciąż na tej samej strukturze
infrastrukturze IT. Częste modernizacje lub wymiana sprzętu na lepszy to też jest główny z problemów i obowiązków specjalistów informatyków. Utrudnienia z pracą poza biurem, brak automatyzacji zadań i utrudniona kontrola legalności. Z takimi problemami specjaliści działu IT spotykają się w momencie, kiedy nie istnieje żaden system wirtualizujący zasoby firmowe. Niestety w takim przypadku problemy przenoszą się również na inne działy, ale problem odczuwa również zarząd firmy w postaci utrudnionego zarządzania zasobami, przestojów związanych z awariami i opóźnieniami w realizacji zadań, dodatkowych nieprzewidzianych kosztów związanych z modernizacją lub wymianą sprzętu oraz bezpieczeństwa firmy, danych i zgodności ze standardami. Te problemy, które mają specjaliści IT i zarząd jako przedstawiciel firmy na zewnątrz, odciskają swoje piętno również na pracownikach. Główne problemy pracowników to niedostateczna wydajność lub nawet awarie posiadanego sprzętu i aplikacji. Sprzęt, na którym pracownicy pracują, może nie nadążać za wymaganiami aktualizacji oprogramowania do coraz nowszych wersji, stąd możliwe coraz częstsze awarie sprzętu i aplikacji. Przestoje i opóźnienia w realizacji projektów. No, to w przypadku prac konserwacyjnych specjalistów IT niestety jest też bolączką pracowników, a nie wszystkie awarie uda się wyeliminować w nocy i te przestoje się pojawiają. No i problemy z mobilnością czy utrudnienia z pracą poza biurem. To są problemy wspólne zarówno działu IT, który chciałby zarządzać infrastrukturą IT w firmie spoza biura, tak i pracownicy chcący pracować poza biurem przy braku odpowiedniego systemu niestety mają z tym problem. Jakie może być rozwiązanie tych problemów, które właśnie sobie wymieniliśmy? No, rozwiązaniem może być wirtualizacja. Technologia Citrix to infrastruktura dostarczania środowiska pracy, również aplikacji CAD w formie zdalnego pulpitu, która przekształca system informatyczny w usługę udostępnianą na żądanie. A zatem najważniejszą korzyścią wynikającą z rozwiązania firmy Citrix jest centralizowanie zasobów sprzętowych i programowych. A to są proste korzyści, przede wszystkim dla działu IT, bo po pierwsze uproszczenie infrastruktury. Serwery zawierają wszystkie potrzebne aplikacje CAD-owskie, biurowe, graficzne i wszystkie niezbędne dane. Po drugie łatwiejsze zarządzanie oprogramowaniem, bo to przede wszystkim oszczędność czasu przy instalacji, oszczędność czasu przy aktualizacjach, przy jakichkolwiek poprawkach zainstalowanych bezpośrednio na serwerze aplikacji. Po trzecie, ograniczenie potrzeby ciągłej modernizacji lub wymiany sprzętu w firmie. No bo skoro wszystkie aplikacje zainstalowane są na serwerze, to w zasadzie urządzenia końcowe są tylko elementem wyświetlającym to, co znajduje się bezpośrednio na serwerach. Po czwarte, tylko kilka kliknięć jest niezbędnych, aby nowy pracownik miał miejsce pracy. No rzeczywiście umożliwienie udostępnienia aplikacji jest dużo łatwiejsze w przypadku aplikacji zwirtualizowanych. Po piąte, zabezpieczony serwer równa się zabezpieczone systemy, aplikacje i dane, automatyczny i kompletny backup. Po szóste, bezpieczeństwo firmy i zgodność ze standardami. Po siódme, elastyczna infrastruktura pozwalająca na dynamiczne przydzielanie zasobów poszczególnym użytkownikom lub całym grupom użytkowników. No to są korzyści dla specjalistów IT, których nie można nie zauważać w przypadku chęci zwirtualizowania aplikacji.
Jakie są z kolei korzyści dla pracowników? No przede wszystkim bezawaryjna praca i mniej przestojów. Po drugie, lepsza wydajność aplikacji poprzez krótszy czas i mniej przestojów potrzebnych do wykonania zadania. A po trzecie, pełna mobilność równa się dowolna lokalizacja plus dowolne urządzenie. Czy to w biurze, czy w domu, czy podczas pracy w terenie, pracownicy mają dostęp do niezbędnych aplikacji oraz danych. Bo zwirtualizowaną aplikację mogą uruchomić na komputerze w pracy, na monitorze w domu, na urządzeniu mobilnym w postaci tabletu czy smartfonu. No i oczywiście są też duże korzyści wynikające z wirtualizacji dla zarządu firmy, bo zarząd zyskuje poprzez mniejsze koszty użytkowania infrastruktury, bo w końcu w takiej sytuacji nie jest konieczna modernizacja sprzętu końcowego użytkownika, który może pracować na dowolnym urządzeniu. A poza tym minimalizacja nieprzewidzianych awarii, przestojów i wydatków, a także większe bezpieczeństwo dzięki serwerom, ponieważ aplikacje, dane i zasoby udostępniane według przyjętej polityki bezpieczeństwa są bezpośrednio z serwera. Elastyczność i skalowalność w zależności od bieżących potrzeb oraz poprawa efektywności pracy osób odpowiedzialnych za infrastrukturę IT w firmie. Jak wirtualizacja może wpłynąć na rozwój firmy znajdującej się w pewnej rzeczywistości rynkowej? Otóż trendy, które obecnie pojawiają się na rynku architektury, budownictwa, a także infrastruktury, to przede wszystkim urbanizacja. Coraz bardziej zurbanizowane tereny powodują, że powstawanie nowych projektów z konieczności musi odbywać się w pewnym określonym kontekście, a zatem modele muszą być coraz bardziej rozbudowane nie tylko o informacje znajdujące się bezpośrednio w projektowanym budynku, w projektowanym obszarze, ale również muszą nawiązywać do pewnego kontekstu przestrzeni, w której będą się znajdować. To wymaga oczywiście coraz bardziej zaawansowanych programów i coraz bardziej skomplikowanego modelu, który przez ilość informacji, które będzie w sobie zawierał, będzie mógł być połączony z innymi modelami zaprojektowanymi w tej samej technologii. Po drugie, zasoby naturalne. Ilość zasobów naturalnych na naszej planecie się zmniejsza i coraz częściej dochodzą do głosu zdania, że należy projektować w taki sposób, aby te zasoby naturalne w maksymalny sposób ograniczać i oszczędzać. Po trzecie, konkurencja i konsolidacja. Dzisiejszy świat wymaga tworzenia projektów w sposób bardziej kompleksowy, szybciej, taniej i możliwie bez jakichkolwiek błędów i przestojów. Technologia BIM, Building Information Modeling, umożliwia projektowanie szybciej, z większą ilością szczegółów, ale to z kolei prowadzi do dużego rozrastania się modeli, które są projektowane według technologii BIM. A to z kolei rodzi problem przesyłania informacji na duże odległości. W dzisiejszych czasach bardzo często różne zespoły projektowe specjalistów pracują nad jednym modelem w różnych końcach nie tylko tego samego kraju, ale również na całym świecie. I to jest problem, który należy rozwiązać. To jest problem, który rozwiązuje wirtualizacja. Jak ograniczyć czas przesyłu danych, aby możliwie szybko skończyć projekt? Kolejna sprawa to złożoność. Rozrastające się projekty w technologii BIM o kolejne informacje są coraz bardziej rozbudowane. Rozbudowane projekty to są duże pliki. Duże pliki to jest trudność z przesyłaniem ich za pomocą sieci. Wirtualizacja rozwiązuje ten problem. No i technologia. To wszystko razem musi sprawnie działać. Nie może być tak, że następuje w pewnym momencie przerost formy nad treścią. To znaczy projekt i zawarte w nim informacje nie mogą być zgromadzone w taki sposób, żeby zaciemniać to, co jest istotą, czyli co tak naprawdę jest projektowane. Rozwijająca się technologia daje nie tylko możliwości, ale również ograniczenia. Na szczęście właśnie
technologię wirtualizacji aplikacji umożliwia wyeliminowanie wszystkich trudności związanych z pojawiającymi się we współczesnym świecie trendami i koniecznościami, którym firmy muszą sprostać. Pierwszą odpowiedzią oczywiście na to zapotrzebowanie, o którym powiedziałem, jest technologia BIM. Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o budynku, to jest cały złożony proces. Proces składający się na realizację inwestycji, realizację projektu od początkowego etapu projektowania koncepcyjnego, aż po wykonanie i zarządzanie gotowym obiektem. Ten proces, czy efektem tego procesu jest oczywiście model wykonany w technologii BIM. I tutaj pojawia się rola wirtualizacji, ponieważ model BIM-owski jest bardzo rozbudowanym projektem zawierającym ogromne ilości danych, informacji, a zatem te informacje zawarte w pliku muszą być przesyłane w jak najbardziej spójny, szybki i bezproblemowy sposób. I w momencie, kiedy ta technologia przyjęła się i coraz więcej firm zaczęło realizować swoje projekty właśnie zgodnie z technologią BIM, zauważono, że pierwszą i najważniejszą różnicą pomiędzy klasycznym procesem projektowania a projektowaniem w technologii BIM jest praca współbieżna. To znaczy możliwość modyfikowania projektu w trybie online, a nie wymieniania się gotowymi plikami używając e-maila czy jakiejkolwiek innej sieci FTP. Założenie jest proste. Zespół projektowy składający się ze specjalistów różnych branż, architektów, konstruktorów, instalatorów, pracuje współbieżnie od momentu koncepcji przez wszystkie etapy projektu. Najpierw w jednym fizycznym pliku centralnym, a później na kilku plikach centralnych, które powiązane są między sobą wzajemnymi relacjami. Stan tych relacji jest monitorowany przez system. Zazwyczaj zespół półprojektowy składa się z kilku firm, które mieszczą się w różnych lokalizacjach, niejednokrotnie na różnych końcach świata. I rozwiązaniem, które zapewnia płynny przepływ danych, informacji, stworzonym przez firmę Autodesk jest Revit Server, dołączany bezpłatnie do pakietów oprogramowania Autodesk, w skład których wchodzi między innymi Autodesk Revit. I jak taka struktura wygląda w przypadku właśnie wykorzystania aplikacji Revit Server? Revit Server to przede wszystkim aplikacja, którą instalujemy i uruchamiamy na serwerach z systemem Windows Server w wersji 2008 albo 2012 i wymaga to oczywiście odpowiedniej konfiguracji ról serwera. Taki serwer z postawioną aplikacją Revit Server oferuje trzy usługi. Po pierwsze, może być hostem, który odpowiada za zarządzanie plikiem centralnym, ale może być także tak zwanym akceleratorem, który odpowiada za przesyłanie danych z odległej lokalizacji do hosta. No i trzecią rolę, którą spełnia Revit Server, to administrator, umożliwiający administrację serwerem. Oczywiście w zależności od planowanego trybu pracy instalujemy wszystkie lub tylko wybrane usługi. No dobrze, ale jak taki system w ogóle działa? Wyobraźmy sobie kilka zespołów projektowych, które pracują razem nad jednym projektem. Tak jak widać na załączonej grafice, załóżmy, że są to architekci z Summerside, konstruktorzy z St. John i instalatorzy z Charlottetown. Architekci przygotowują plik centralny i zapisują go na swoim serwerze, a następnie na serwerze centralnym, zaznaczonym tutaj na czerwono. Zatem wszystkie komputery zespołu projektowego są połączone
ze swoim serwerem lokalnym i z serwerem centralnym poprzez sieć. Tak samo działa każdy z pozostałych zespołów. W momencie, kiedy następuje modyfikacja modelu, który jest poddawany jakiejś pracy w dowolnym zespole, taki zmodyfikowany projekt jest zapisywany na serwerze lokalnym, który jest tak zwanym akceleratorem i serwery, serwer centralny i akcelerator pomiędzy sobą synchronizują modele tak, żeby nie było przestojów pracy w momencie, kiedy na przykład wszyscy wprowadzą modyfikacje i wszyscy będą w tym samym czasie chcieli dokonać aktualizacji projektu, aby zobaczyć, jakie zmiany wprowadzili inni. Przez to, że serwery komunikują się ze sobą w tle, użytkownicy mają szansę na płynną pracę na kopiach modelu centralnego, które po pierwsze mają na swoich serwerach lokalnych, a po drugie pobierają na swoje urządzenia końcowe. Wysyłając zmodyfikowany model do synchronizacji z modelem centralnym, nie muszą czekać na dokonanie tej synchronizacji, ponieważ ona odbywa się pomiędzy serwerami. Niemniej jednak problem polega cały czas na tym, że wąskie gardła polegające na przesyłaniu danych z urządzeń końcowych na serwer i pomiędzy serwerami. Jak możemy uniknąć właśnie tych wąskich gardeł? Mimo że taki system z zainstalowanym Revit serwerem na serwerze centralnym znacznie usprawnia cały proces, to jednak przesyłanie tych danych wciąż trwa. Dlatego rozwiązaniem jest wirtualizacja, a ja chciałbym przedstawić Państwu krótki film, jak odbywa się to za pomocą oprogramowania firmy Citrix, umożliwiającego wirtualizowanie aplikacji. W wielu firmach systemy Windows i oprogramowanie CAD instalowane jest na każdym komputerze z osobna. Proces ten dramatycznie zwiększa koszt i czas zarządzania, utrzymania i aktualizacji aplikacji. Proponujemy Ci lepszy sposób – wirtualizację aplikacji z systemem Citrix ZenApp. Citrix ZenApp dostarcza wybraną przez użytkownika aplikację jako usługę, na dowolne urządzenie i bez względu na to, gdzie się znajduje. A działa to tak. Zamiast implementacji pojedynczych komputerów, przygotowujesz każdą aplikację tylko raz i umieszczasz w jednym miejscu. Kiedy użytkownik zażąda dostępu do aplikacji, ZenApp dostarczy ją natychmiast, zgodnie z ustalonym przez Ciebie profilem użytkownika. ZenApp określa również najlepszą metodę dostarczania aplikacji bez Twojego udziału. Powiedzmy, że masz użytkownika pracującego w domu. W momencie, kiedy klika myszką, na przykład na arkusz kalkulacyjny, ZenApp dostarczy aplikację do klienta Citrix Receiver zainstalowanego na komputerze przenośnym. Dzięki temu może używać arkusza kalkulacyjnego bez konieczności jego instalacji. Użytkownik może również odłączyć się od sieci i zabrać aplikację ze sobą, do domu, w podróż służbową lub do ulubionej kafejki internetowej. Proces ten nazywa się lokalnym dostarczaniem aplikacji. Załóżmy teraz, że masz innego użytkownika w siedzibie firmy, pracującego na komputerze Mac, który potrzebuje dostępu do aplikacji pod Windows. Kiedy użytkownik klika na ikonę pożądanego programu, ZenApp rozpoznaje, że pracuje on na innej platformie systemowej i dostarcza go na pulpit. Program zostaje udostępniony użytkownikowi bezpośrednio z serwera ZenApp. Użytkownik korzysta z niego tak, jak gdyby był zainstalowany na jego komputerze. Proces ten nosi nazwę goszczonego dostarczania aplikacji i pozwala użytkownikowi na dostęp do dowolnej aplikacji z dowolnego miejsca. Powiem wprost, do każdej aplikacji, z dowolnego urządzenia i natychmiast. Citrix ZenApp da Twojej firmie trzy najważniejsze rzeczy. Obniży koszty, poprawi bezpieczeństwo i zwiększy wydajność. Najlepsze w ZenApp jest to, że działa niezależnie od tego, gdzie jesteś i z jakiego urządzenia korzystasz. ZenApp dostarczy do Ciebie aplikację, bez względu na wszystko, wirtualnie, wszędzie. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja przybliżyła Państwu możliwości wirtualizacji aplikacji
i uzmysłowiła Państwu, jak duże możliwości ze sobą niesie tego typu system. Wirtualizacja aplikacji to przyszłość projektowania w biurach realizujących zamówienia w technologii BIM, a w przyszłości również w technologii tak zwanego internetu rzeczy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Oczywiście na wszystkie chętnie odpowiem pod adresem paweł_lesiak@aplikom.com.pl.